przypadku średniej formy winorośli, tak jak tu widzicie, główny drut nośny poprowadziłem na wysokości 70 cm. Jest to drut ocynkowany o średnicy 4 mm. Gruby, solidny, ma długo wytrzymać. I teraz po kolei rozciągam kolejno 4 druty pomocnicze, do których będę przywiązywał jednoroczne pędy. Te 4 mocowania, które właśnie wykonuję, robię już z drutu cieńszego. Średnica jego to 2,5-3 mm. Coś takiego producent zapewnia. I dodatkowo jest on jeszcze powleczony w izolacji, żeby zwiększyć jego żywotność. A wybrałem sobie kolor zielony. Drut za każdym razem obwijam wokół słupka. Robię tak dlatego, bo chcę odciążyć skrajne słupki. Chcę, żeby ciężar winorośli rozkładał się na każdym słupku równomiernie. A teraz teleportacja. Od drutu głównego pierwszy mocuję w odstępie 20 cm, następny również 20 cm i później dwa kolejne po 30 cm. Najwyższy drut jest 170 cm nad ziemią. Na koniec dodatkowo wszystkie druty wiązałem, żeby zapobiec zsuwaniu się ich pod ciężarem winorośli. Jak widzicie, mocowany był naprzemiennie, raz z jednej strony słupka, raz z drugiej. A wymyśliłem tak dlatego. Wyobraźcie sobie, że ten bambus to pęd winorośli. Jeśli puszczę go w środek, to będzie mocowany raz z jednej strony, raz z drugiej. I przy dużych wiatrach będzie stabilniejszy. A jak puściłbym druty wszystkie z jednej strony, wtedy mocowanie też byłoby jednostronne i już nie byłoby takie stabilne. Silne wiatry bardziej fajtałyby tymi pędami i pewnie zrywałyby mi tasiemki, którymi mocuję. A tak myślę, że będzie dużo lepiej. Tutaj tworzę formę Y. Drut nośny, główny, poprowadziłem na wysokości 135 cm. Jest to forma wysoka. I stworzyłem takie rusztowanie, gdzie w przeciwieństwie do formy średniej, którą wcześniej widzieliście, tam były tylko 4 druty pomocnicze. Tutaj będzie ich 8, po 4 z każdej strony. Tak jak widzicie, powiercone już dziurki. Otwory na druty wierciłem dwa pierwsze w odstępach po 15 cm i dwa kolejne po 20 cm. Mocowanie zrobiłem takie, że wystarczy przykręcić na ten uchwyt i ten drut poziomy, który opiera się o słupek, on będzie trzymał stabilnie to rusztowanie, żeby się nie przekręcało. Tak wygląda rusztowanie w całości. Mocowania drutów nie będę pokazywał. Nie będę was już zanudzał. Powinno być dobrze, bo trzyma się stabilnie. Przynajmniej teraz, bez winorośli. I zobaczcie, po dokręceniu nakrętek, jak wykrzywiło ten drut. Czyli dociągnięty jest do słupka porządnie. Do stworzenia rusztowań użyłem kątowników,
długość 1,5 metra na 2,5 cm. Nacinałem je na środku i łamałem, tworząc kąt prosty. Spawałem i później dopasowywałem do słupka, odmierzając sobie, na jakiej wysokości mocować drut poziomy, który będzie trzymał to rusztowanie. Wierciłem otwory na drut, mocowanie, wszystko idealnie dopasowując i na koniec przed założeniem porządnie pomalowałem, nawet 3 razy.